Vlogmasie, dzisiaj wracam do Was po weekendzie odpoczynku, regeneracji. Powiem Wam, że wzięło nas jakieś choróbsko, ale trzymamy się już dzisiaj. Wydaje mi się, że jest o wiele lepiej, więc się bardzo cieszę. U mnie to szczególnie było tak, że jakby od rana funkcjonowałam, potem o 14-15 miałam totalnego zgona i szłam spać. Budziłam się jakoś pewnie 17-18 i tak wiecie, już do końca było średnio, ale dzisiaj jest ok, jest już prawie 13 chyba, więc... Nie zapyszając, dobrze się czuję. W ogóle pokażę Wam, co zamówiłam mamie na święta. Ona dokładnie wie, od pół roku mniej więcej mi mówiła: Misia, Iza, moja siostra, ja tak marzę o torebce z Fabioli, taką jak ja mam. Więc zamówiłyśmy jej. Chyba nie będę mogła Wam jej pokazać tak w całości, bo jest ładnie zawiązana w świąteczny sposób. Ale ja mam taką samą, więc pokażę Wam, jaką ja mam i po prostu opakowanie. Jak ładnie zapakowali. Powiem Wam, że paczki od Fabioli to zawsze jest taki sztos, przepięknie wyglądają, tą kokardę po prostu mają piękną. Więc tak wygląda zapakowany prezent dla mojej mamy, a teraz pokażę Wam torebkę, która tam się skrywa na podstawie mojej torebki. Tutaj możecie zobaczyć moją torebkę, handmade for typowa M, więc na pewno nie ma tutaj zmyłek. Mamie zamówiłam taki pasek, jedną saszetką, bo ja mam dwie saszetki. Szybko nadrobiłam zaległości z kalendarza, więc tutaj mamy tak, 18 dzień. I moi drodzy, to jest prawdziwy sztos, to jest krem do rąk, z którego się bardzo, ale to bardzo cieszę, bo ostatnio mam problem po prostu z rękoma. Są bardzo suche, więc idealnie się sprawdzi. W kinderku był kinderek oczywiście. 19 w Kielsie to była maska, z której się bardzo cieszę, bo naprawdę lubię ich maski, super się u mnie sprawdzają, więc na wielki plus. A w kinderku było jajko, typowo. Tutaj mamy 20, kinderek. 20 w Kielsie przesztos, bo jest to szampon w ogóle. Nigdy nie miałam ich produktów do włosów, więc bardzo się cieszę, że będę mogła przetestować. Te produkty, które były w 18, 19 i 20, jeżeli chodzi o Kielsa, to naprawdę... rewelacja. W kinderku, jak to w kinderku, bez rewelacji. A ja teraz, moi drodzy, siadam do pisania draftów na styczeń, bo grudzień jest znany z tego, że po prostu miesiąc bardzo szybko się kończy i trzeba wszystko ogarnąć tak naprawdę do 22. Dlatego ja teraz siadam do pracy, muszę nadrobić to, co w weekend tak naprawdę chciałam zrobić, ale się nie udało. To są takie plusy, minusy własnej firmy, że tak naprawdę pracujesz ciągle. Jeżeli chcielibyście w ogóle dowiedzieć się więcej, czym się zajmuję, na czym polega moja firma, no to zapraszam do komentowania. Chętnie odpowiem na pytania, może w jakimś Q&A, albo po prostu w komentarzach na dole w tym filmie. Więc tak to wygląda. Na początku zawsze dnia planuję sobie wszystkich klientów, w sensie co muszę zrobić danego dnia dla nich. Potem siadam do draftów. Teraz będę pracowała nad draftem Noble, więc sprawdzam sobie przede wszystkim, jakie są produkty nowe, co warto pokazać w danym miesiącu. I pod to tworzę filmy na TikToka i treści na Instagrama. Ja właśnie zrobiłam zakupy, byłam w Biedronce i kupiłam tak, skyry, one będą potrzebne do omleta na kolację prawdopodobnie z gruszką. Potem mamy sałatkę na śniadanie, bo będę robiła kanapki z, uwaga, moim ukochanym sweet chili tofu. Do tego będzie jeszcze serek śmietankowy i zobaczymy, co dalej. Potem przyprawy do schabu, który będę marynowała dzisiaj. Ryż do curry, który wleci na obiad. Co mamy dalej? Mąkę również do omleta. Tutaj rzeczy oczywiście do curry, czyli ananas, mleczko kokosowe. Bułki, gruszki, nie wiem, czy mówiłam. Mięsko, szynkę dla kacpra, tutaj pierś z kurczaka do curry, czosnek również do marynowanej pieczeni, którą będę przygotowywała, śliwki również do pieczeni, mięsko do pieczeni, sos, no i mleko. Taki shopping wleciał. No i proszę uprzejmie, moje śniadanie, bułka z serkiem śmietankowym na to, sweet chili tofu, no po prostu uwielbiam. I sałatka taka mała. Po prostu sałata, pomidorki koktajlowe i kukurydza, trochę oliwy, sól, pieprz. It's Christmas time, there no need to be afraid. Hey, it's me. Moi drodzy, mój ukochany ostatni mi powiedział, że chciałby, żebym zrobiła schab. Że ciągle jemy tego kurczaka i ma tego dość i chce schabu. A jeszcze na ostatnim vlogmasie u Luki czytam Andziaks, właśnie Luka robił
schab ze śliwką. I widzicie, kto dzisiaj robi schab ze śliwką. Pierwszy raz w życiu robię. Nie wydaje się to trudne. Mamy już tutaj nacięcie zrobione. Proszę bardzo, śliwki są wepchane. Mamy już tutaj nacięcie zrobione. Razem mamy. Ja je zrobiłem. Tak, Kacper zrobił, oczywiście, że Kacper. Śliwki włożone, przyprawy już tutaj użyte. Mamy tutaj, o Jezu, bardzo dużo. Nawet nie będę wam mówiła. Wszystko, co tylko może być, tu jest. I uwaga, taki schab musi się marynować od 3 do 48 godzin. Ja będę go jutro robiła, więc się trochę pomarynuję. Ej, wiem, co zrobimy. Jutro robimy vlogmasa. No. To dawaj, jutro coś ugotujesz. Dobrze. A ja nagram to w taki sposób, jak to nagrywają zawsze takie koksy, no. Jak chcesz, to dzisiaj kary będę robić. Dzisiaj robię foodbooka, pokazuję co jem. Dobra, dzisiaj zrobisz kary, tak profeska? No. Dobra, moi drodzy, będziemy dzisiaj przygotowywać w kuchni typowej curry, czyli mój specjalny, ukochany posiłek. Kurczaka kroimy w kosteczkę. Czekaj, że coś ci spadnie. Następnie dodajemy przyprawy, czyli curry, pieprz, sól, trochę mąki, oregano. Następnie kroimy cebulę w kosteczkę oraz czosnek. To samo robimy z chili. Na rozgrzaną patelnię wylewamy oliwę i na niej smażymy cebulkę, czosnek oraz chili. W międzyczasie kroimy cukinię. Dodajemy na patelnię kurczaka. Kroimy również ananasa w kostkę. Gotowanie to zabawa, pamiętajcie. Na patelnię do kurczaka dodajemy cukinię, ananasa, mleczko kokosowe, sok z ananasa, mniej więcej pół szklanki oraz przyprawy według uznania. Ja dodałam więcej curry oraz soli. Pamiętajcie, żeby wszystko regularnie mieszać. No i voilà, curry gotowe! Okej, nadeszła pora na omletosa, zrobię z przepisu Marcy. Widziałam u niej w tym najnowszym filmie, ona tam robiła chyba 7 dni, 7 omletów, coś takiego, i był jeden z gruszką, który wyglądał naprawdę super. I do jego zrobienia będziemy potrzebować 40 gramów mąki, ja mam tutaj kukurydzianą, 7 gramów, zawsze mam z tym problem, powiedzmy, że gram, cukru pudru, 5 cukru wanilinowego, to jest w ogóle fenomen. Powiedzcie, czy wy też przeżyliście szok, kiedy okazało się, że to nie jest cukier waniliowy, tylko wanilinowy. Cynamon, 2 jajka, skyr, nie wiem ile, zaraz muszę zobaczyć, 1 gruszka i to jest wszystko, oczywiście też jakiś olej do smażenia. No dobra, jest już wszystko dokładnie wymieszane i teraz będziemy brać to na patelnię. Jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. I teraz uwaga, kładziemy gruszkę, którą wcześniej już sobie pokroiłam. Dobra, wygląda to w ten sposób i teraz mam wielką, wielką nadzieję, że nie będzie żadnych problemów przy przewracaniu omleta na drugą stronę. Damy. Minuta ciszy dla nieudanego omleta. Powiem wam, że już dawno mi aż tak się nie udał. Ale no trudno, żyjemy dalej. Teraz jeszcze cukier, puder na to i biorę się za jedzenie. Trudno, życie to życie. No, czasem się omlet uda, czasem nie uda. Ja ogólnie wiem, czemu się nie udał. Ja po prostu nie mam dobrej patelni do omletów. I to już mówiłam Kacprowi nie raz. Żebyśmy kupili dobrą patelnię. I co? Nie kupiliśmy. I teraz mamy konsekwencje tego. No i wiecie co? Też nie mam takiego sitka, więc ogólny przypał. No to tak. O
omlet nie wyszedł, ale smakuje rewelacyjnie. Także musicie to zrobić i jeżeli będziecie to robić i wam wyjdzie piękny, to wyślijcie mi. Wtedy docenię waszą pracę, bo wiem, że nie jest łatwo zrobić udanego omleta.